Trzydniowy turniej 1/8 Mistrzostw Polski dobiegł końca. Do szczęśliwego końca dla Sudetów. Jak najbardziej do szczęśliwego końca. Wygraliśmy wszystkie spotkania, pokazaliśmy się, mam nadzieję, z jak najlepszej strony. Zdobyliśmy również jako drużyna awans właśnie do 1/4 finału kadetów. Przypomnę, że są to Mistrzostwa Polskie, szczebel centralny. No i z tego, co już wiemy, to będziemy reprezentować nasze województwo w województwie zachodniopomorskim. Czekamy na dokładną rozpiskę jeszcze, miesiąc przygotowań przed nami. Piątek łatwy mecz 3-0, w sobotę trochę trudniej 3-1, no a dzisiaj to horror, już było 2-0. Drużyna się obudziła w końcówce trzeciego seta, udało się na przewagi 26-24 wygrać, a potem do tiebreaka 3-2 i... No i to zasłużone zwycięstwo. Tacy przeciwnicy byli coraz trudniejsi, czy może zmęczenie Sudetów z dnia na dzień rosło? Ja chciałem podkreślić, że w żadnym chyba sporcie zespołowym nie spotyka się drużyny, która świetnie gra cały turniej. Zawsze ten jeden mecz gra się troszkę słabiej. Owszem, bałem się bardzo tego meczu, ponieważ te zwycięstwa piątkowe i sobotnie, tak jak pan podkreśla, przyszły nam dosyć łatwo. 3-0 piątek, 3-1 z wyżej jakby notowanym od nas zespołem BBTS-u Włókniarza Bielsko-Biała, 3-1. Dosyć to solidne zwycięstwo było z naszej strony. Natomiast dzisiaj ostatni mecz, w zasadzie decydujący o tym, czy awansujemy do tej 1/4, czy też zajmiemy trzecie miejsce, bo taki układ tabeli się stworzył nagle. Potrzebowaliśmy niby jednego seta, tylko właśnie z Nową Solą, która pokazała się tutaj może nie z najlepszej strony w dwóch właśnie wcześniejszych meczach, ale oni mieli nóż na gardle. Wiedzieli, że tylko 3-0 zwycięstwo daje im awans. Sprężyli się na ten ostatni dzień i zagrali naprawdę solidny mecz do momentu, kiedy właśnie w przewagach 26-24 w trzecim secie wygraliśmy. Udział w 1/4 Mistrzostw Polski to taki poziom, który osiągnęliście już w zeszłym roku, czyli można powiedzieć, że wynikiem dorównaliście osiągnięciom zeszłorocznym. Jest szansa na coś więcej? Ja myślę, powiem inaczej, przewyższyliśmy na pewno ten poziom zeszłoroczny, dlatego że awans do 1/4 w zeszłym roku mieliśmy jakby z marszu. Zagwarantowało nam to drugie miejsce na Dolnym Śląsku, natomiast w tym roku szczebel centralny został poszerzony o drużyny z drugich i trzecich miejsc i nie musieliśmy się męczyć w turniejach niższego szczebla. Ta 1/8 właśnie w tym roku pokazała, że możemy grać z drużynami równymi sobie, a nawet lepszymi i możemy to wygrywać. Do rozegrania został wam przynajmniej jeden turniej, ten 1/4 Mistrzostw Polski, może więcej. Są już jakieś plany na rok przyszły? Drużyna no się zmieni, bo na pewno część przejdzie do juniorów. Praktycznie cała drużyna przejdzie do juniorów. Mam nadzieję, że wystartujemy w przyszłym sezonie jako juniorzy z tą drużyną. Ewentualne wzmocnienia drużyn kadetów, młodszy rocznik naszych chłopców, bo drużyna kadetów również będzie w przyszłym roku. Młodzicy, przypomnę, również wywalczyli awans do 1/8 i za miesiąc jadą na swój turniej. No i czekamy cały czas na wynik playoffów. Wiem, że ten wynik nie jest dzisiaj dla nas korzystny. Dwa przegrane mecze w Rząśni, jest 2-2, stan rywalizacji i ostatni mecz jest u nas. Chłopcy czekają cały czas na otwartą bramę do drugiej ligi i już w tym sezonie ogrywamy ich w drugiej lidze. Chłopcy trenują, są typowani na treningi, nie wszystkie, ale chodzą na treningi. Brali udział również w sparingu tutaj z Gwardią Wrocław. No i myślę, że tym turniejem pokazali, szkoda, że drugoligowcy nie widzieli nas w akcji, ale pokazali, że dorównują nawet tym najlepszym i warto korzystać z ich umiejętności już teraz. Drugoligowcy widzieli was w akcji w tym pierwszym najlepszym meczu, więc wizerunek będzie chyba jak najlepszy. Tak, to może ja powiem inaczej. Może ja nie widziałem drugoligowców, bo zajęty byłem właśnie spotkaniem właśnie z Bielską Białą i gdzieś może jedna twarz przemknęła mi gdzieś tam w publiczności, ale nie wiem kto widział, jakie były wrażenia po tym spotkaniu. Wiem jedno, zagraliśmy z Bielskiem Białym, z Bielską Białą zagraliśmy najlepszy mecz w zasadzie w swoim sezonie. I chciałbym go porównać do meczu z Gwardią Wrocław na otwarcie naszego sezonu. Pokazaliśmy również, że nie przegrywamy na własnym parkiecie. To tyle od tej strony sportowej, no ale to pierwszy turniej tej rangi chyba w Kamiennej Górze rozgrywany od lat. Jak ocena od strony organizacyjnej? Był już czas na jakieś podsumowania, na rozmowy z innymi trenerami, jak oni oceniają naszą halę, nasze podejście do tego sportu?
Ogólnie wszyscy byli zadowoleni z tego turnieju, nikt tutaj nikomu nie rzucał kłód pod nogi. Wszystko było zorganizowane, mam nadzieję, w jak najlepszym porządku. Podziękowaliśmy sobie nawzajem pod koniec, po turnieju. I są to drużyny, które również grały już w turniejach ogólnopolskich. Myśmy także byli w zeszłym roku w Częstochowie na takim turnieju. Myślę, że to wszystko jest podobnie organizowane, to jest ta sama zasada organizacji takich turniejów. I cieszyliśmy się po prostu, że mogliśmy być gospodarzem tego turnieju i jak na gospodarzy przystało, ograliśmy gości.